fajny bizon super fabryki maszyn żniwnych w Płocku. Bezbędnie pracują na polach kraju i za granicą. Te kosztowne i skomplikowane maszyny wymagają w obsłudze nie lada umiejętności. Żniwa to dla fabrycznej zalogi czas egzaminu. Witam Was serdecznie, widzowie Farmera, czytelnicy naszego miesięcznika. Po ostatniej serii odcinków na temat kombajnów Bizon spłynęło do nas mnóstwo pytań, mnóstwo komentarzy. Zgodnie z naszą obietnicą wybraliśmy część z nich. No nie sposób było podjąć się wszystkiego, bo w komentarzy pytań spłynęło do nas ponad 1000. Ale próbujemy rozwikłać te najciekawsze naszym zdaniem kwestie. Spotykamy się dzisiaj znowu z panem Józefem Dębskim, który jest dzisiaj w nieco innej roli, bo jest od 1 stycznia 2019 roku na emeryturze. Wcześniej był wieloletnim pracownikiem fabryki maszyn żniwnych w Płocku, współkonstruktorem kombajnów Bizon, a następnie pracownikiem marki New Holland tutaj w Płocku. Tak jest. Kto nie zna pana Józefa, czy nie widział naszych poprzednich odcinków, zachęcam, żeby wrócić do tej historii. Zobaczycie, co się działo w poprzednich odcinkach, jakie były pytania. Tak jak mówiłem, część z tych pytań publikujemy i pan Józef postara się odpowiedzieć dzisiaj na nie. No, bardzo chętnie odpowiem na te wszystkie pytania naszych czytelników, naszych widzów. No są niektóre bardzo interesujące i myślę, że tutaj co najmniej część tych, że tak powiem, jakichś wątpliwości czy może niejasności spróbuję wyjaśnić. Zacznijmy od takiej kwestii, bo wiele pytań powtarzało się, już nie będę tutaj wymieniał konkretnych osób, bo to naprawdę było sporo pytań. Jak wyglądała tak naprawdę ta transformacja zakładu, kiedy jakby upadała fabryka maszyn żniwnych, powstała spółka Bizon i następnie przejął to New Holland. Jakby można to usystematyzować? Jak to wyglądało w skrócie? No oczywiście ja chcę powiedzieć tutaj, że brałem aktywny udział właśnie w latach 90. w tym procesie transformacji fabryki maszyn żniwnych, najpierw w spółkę Bizon, potem również jakby uczestniczyłem w tym procesie wyboru inwestora. Także chcę tutaj powiedzieć, że no tą wiedzę mam dość taką precyzyjną. I no chcę powiedzieć przede wszystkim to, że fabryka maszyn żniwnych no była dość mocno zadłużona ze względu na prowadzone w latach 80. inwestycje, zakupy maszyn, dokończenie hali i tak dalej, dość mocno zadłużona w banku w BGŻecie, który był naszym głównym jakby tutaj wierzycielem. I te długi no, nie pozwalały po prostu prowadzić normalnej działalności gospodarczej, ponieważ wszystkie, że tak powiem, zyski, które się pojawiały w fabryce ze sprzedaży kombajnów, natychmiast musiały trafiać do banku, trzeba było spłacać to zadłużenie. To jest ten rok przełomowy 89, kiedy właśnie zmieniliśmy ten system gospodarczy w Polsce. I do roku 89 nie było problemu ze sprzedażą kombajnów. Rolnicy, tak jak wcześniej mówiłem, stali w kolejkach tutaj przed fabryką, żeby kupić kombajn. W momencie, kiedy nastąpiła ta transformacja gospodarcza w Polsce, kombajn się stał dla rolnika bardzo drogą maszyną. To cena kombajnu, załóżmy w produktach typu w tonach pszenicy, czy w kilogramach mięsa, wieprzowiny, wołowiny, po prostu gwałtownie wzrosła i to kilkakrotnie. I rolnika nie było stać na zakup tej maszyny. I kombajny tutaj na terenie tej naszej fabryki stały wszędzie, praktycznie wszędzie, gdzie był wolny
kawałek placu, trawniki i tak dalej były obstawione kombajnami, natomiast nie było klientów, był produkt, a nie było klienta. I trzeba było szukać jakby nowych metod kredytowania i tak dalej, szukania jakichś metod sprzedaży tych maszyn. No te dyskusje, jak to rozwiązać, trwały pewnie w sumie ze 2 lata, bo to przecież i związki zawodowe, rada pracownicza, dyrekcja, nad tym mocno jakieś firmy zewnętrzne, doradcze, które tutaj w tych czasach się pojawiały. No w każdym razie doszliśmy do takiego porozumienia, że po prostu fabrykę trzeba podzielić na 2 części. Część jedna, która by była wolna od zadłużeń i mogłaby kontynuować produkcję kombajnów zbożowych, i druga część to część ta, która jakby ten majątek tej drugiej części zaspokoił wierzycieli dawnej, znaczy fabryki maszyn żniwnych. I rzeczywiście udało się stworzyć spółkę Bizon, która na terenie nowej hali produkcyjnej, która była uruchomiona tutaj w latach 90., podjęła produkcję kombajnów i przejęła jakby wszystkie jakby te dokumentacje i prawa związane z produkcją kombajnów. Od fabryki dostała w zasadzie od fabryki maszyn żniwnych i właścicielem właśnie wtedy była tych udziałów w tej spółce była fabryka maszyn żniwnych. Natomiast na pozostałej części majątku zaczął, że tak powiem, zarządzać likwidator, który miał sprzedawać tą fabrykę jakby po kawałku i spłacać głównie to no, skarb państwa, że tak powiem, te wierzytelności, które tutaj były w tym procesie takim układowym z wierzycielami poustalane. Także, że pan był też współtwórcą to spółki. No może nie byłem współtwórcą, ale po prostu... Nie, tutaj pracownicy, że tak powiem, wydelegowali mnie do Rady Nadzorczej spółki Bizon i byłem członkiem Rady Nadzorczej w latach 1992-96, kiedy właśnie właścicielem tej spółki Bizon była fabryka maszyn żniwnych. Oczywiście fabryka maszyn żniwnych w likwidacji. I właśnie dlatego, że jakby tutaj wiedziałem o wszystkim, co się dzieje w tej spółce naszej Bizon, jak również po tej drugiej stronie, że tak powiem, w fabryce maszyn żniwnych, chcę tutaj powiedzieć, że New Holland do tutaj na teren fabryki maszyn żniwnych, czyli właściwie kupując udziały spółki Bizon, wszedł praktycznie jako jedna z ostatnich firm. Wcześniej spółka Bizon praktycznie przeszła, zmieniała właścicieli, było ich 3 po drodze, zanim podjęto decyzję, właściwie decyzję podjęła zarząd spółki Bizon, jak również w uzgodnieniu z załogą, ze związkami zawodowymi, że potrzebujemy inwestora, który po prostu utrzyma produkcję kombajnów tutaj w Płocku. Bo naszym nadrzędnym celem było utrzymanie produkcji kombajnów, jak również utrzymanie załogi, utrzymanie konstruktorów, technologów, pracowników na tych stanowiskach fizycznych, którzy pracowali w spółce Bizon. I myśmy potrzebowali stabilnego inwestora, który złoży nam propozycję na kilka lat, czy na kilkanaście lat czyli do przodu. Taką strategię, tak. I właśnie New Holland złożył propozycję rozwoju firmy na 15 lat, że zainwestuje w tą firmę, tej firmy nie zamknie, nie kupuje jej tylko po to, żeby przejąć rynek, jak to nas ostrzegano, że New Holland wejdzie i po prostu będzie sprzedawał własne produkty produkowane gdzieś tam w Belgii czy w innych krajach, a fabryka zostanie po prostu zamknięta. I tutaj chcę podkreślić, że New Holland jako jedna z nielicznych firm takich dużych, globalnych, które działają na rynku właściwie światowym, zainwestowała w Polsce. I to chcę powiedzieć.
I tutaj, ale były też inne firmy zainteresowane. Tak, też były. Oczywiście tu nie będę w tej chwili wymieniał, ale wiem na 100%, że również była oferta konkurencyjna na zakup tej fabryki. Oczywiście też przez firmę zewnętrzną, firmę z tych jednej z tych wielkiej tej piątki, powiedzmy, firm takich działających na rynku globalnym. I tutaj chcę powiedzieć, że New Holland wszedł przejmując spółkę Bizon w roku 98, wtedy już praktycznie fabryka maszyn żniwnych była zlikwidowana. Czyli to, że właśnie odnosząc się do tego, co się wydarzyło tutaj w fabryce i do tych komentarzy internautów, które się pojawiają, że New Holland po prostu zasłomował jakiś kombajny Bizon. No właśnie, bo tutaj... Jest to nieprawda, ponieważ New Holland wszedł na teren tej dawnej fabryki maszyn żniwnych w momencie, kiedy praktycznie, jak to się mówi popularnie, wszystko już było pozamiatane. Panie Józefie, wspomniał Pan, że przed New Hollandem, po fabryce maszyn żniwnych, kiedy te przekształcenia nastały, było trzech właścicieli tutaj spółki Bizon. Tak. Kto to był? No najpierw była właścicielem udziałów spółki Bizon, była fabryka maszyn żniwnych w likwidacji. Potem te udziały zostały odsprzedane bankowi handlowemu. Bank handlowy był jakby właścicielem tych udziałów, z tym, że bank handlowy jak bank nie był zbyt mocno zainteresowany rozwojem tutaj tej spółki. Oczywiście próbował tą firmę, że tak powiem, troszeczkę dotlenić kredytami, w sensie takim, żeby mogła się rozwijać, natomiast jakimś takimi nie miał jakiejś wielkiej wizji rozwoju tej firmy, spółki Bizon. I w ramach takiego pewnego projektu Centrum Zielonej Techniki spółkę Bizon przekazał właściwie firmie SIPMA Lublin i w tym momencie w 1997 roku właścicielem tutaj naszej spółki była SIPMA Lublin. No potem właśnie, firma z branży rolnej. Rolniczej, tak, ale no po prostu jakoś tak z SIPMA Lublin no tutaj nam nie było po drodze. Była taka koncepcja tworzenia takiego Centrum Zielonej Techniki właśnie w Lublinie. Myśmy mieli dołączyć do tego. To jakoś tak nam nie za mocno, że tak powiem, pasowało. Nie łączyło się z naszymi planami rozwojowymi. I tutaj poprosiliśmy bank handlowy, żeby po prostu ten mariaż rozwiązać, żeby doszło do takiego rozwodu. I bank handlowy ponownie przejął nasze udziały. I wtedy, kiedy przejął te udziały w 1998 roku, powiedział, że w takim razie, jeżeli nam inwestor krajowy nie odpowiada, będą szukali inwestora zagranicznego. I tutaj bank handlowy znalazł tego inwestora dla tych swoich udziałów i po prostu sprzedał nasze udziały już w marcu. Te lata 90. były tutaj bardzo burzliwe i ciężkie, trzeba powiedzieć. Szukaliśmy różnych rozwiązań, próbowaliśmy szukać różnych kooperantów, z którymi moglibyśmy współpracować, dostarczać maszyny do sieci, czy nawet spoza branży rolniczej. Pozwoli Pan, że tu właśnie przytoczę to konkretne pytanie. Tutaj mamy użytkownik Cichy 525. Fajne opowiadanie, historia produkcji, a ja mam do Pana Józefa jedno pytanie. Podobno pierwszy egzemplarz Bizona stał w fabryce i został zezłomowany przez firmę New Holland. Czy to prawda? Nie, absolutnie zaprzeczam. Oczywiście było takie muzeum w dawnej fabryce, muzeum maszyn, które były produkowane, tak. Prototypy, modele i tak dalej. I to było na terenie tej fabryki, którą zarządzał likwidator.
tam stał gigant, stał rekin, stała wistula, stały jakieś kosiarka, żniwiarka, no, sporo tych różnych maszyn, które były w poprzednich latach, załóżmy w latach 40. czy 50. czy 60. produkowane w fabryce maszyn żniwnych. I te maszyny po prostu podlegały likwidatorowi. Przyznam się, że no on te maszyny zagospodarował w jakiś sposób likwidator, sprzedając je, myślę, że właśnie na złom. I to tutaj, jeżeli cokolwiek można tutaj powiedzieć, to te maszyny właśnie, że tak powiem, zagospodarował likwidator dawnej fabryki maszyn żniwnych, czy być może później syndyk. Tutaj już nie jestem w stanie w tej chwili ustalić. Natomiast w nie roku 90... Tak, nie wiem, coś stało. Nie mam, bo ja... gestii likwidatora. Nie wiem. To było gestii likwidatora. On się tutaj z nami bardzo rzadko kontaktował. Natomiast jeśli chodzi o New Hollanda, w momencie, kiedy tutaj wszedł New Holland do naszej spółki, już, że tak powiem, tych maszyn nie było. W każdym bądź razie mieliśmy takie uzgodnienia z New Hollandem, że dopóki będzie rynek na kombajny Bison, będziemy je produkować, będziemy sprzedawać, aczkolwiek New Holland chciał również produkować swoje wyroby równolegle i one były produkowane do 2000, właściwie z kombajny typu Bison były produkowane do roku 2004, do momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Także i chcę tutaj powiedzieć, dlaczego między innymi no, musieliśmy zrezygnować z produkcji kombajnu Bison Rekord, który był w tym czasie produkowany. To wynikało jakby z dwóch, właściwie może trzech takich podstawowych argumentów. W momencie wejścia Polski do Unii musieliśmy spełniać pewne dyrektywy, które obowiązywały na terenie Unii. Głównie tu chodziło o dyrektywę emisyjną silnika. Już był poziom bodajże pierwszy lub drugi poziom emisji w tym czasie, w 2004 roku na terenie Unii. Nasz silnik andrychowski był to tak zwany czarny silnik, czyli nie spełniał emisji. No, kiedy zwracaliśmy się do Andrychowa, Andrychów mówił: OK, my możemy popracować nad tym silnikiem, ale dajcie nam pieniądze na rozwój. No niestety myśmy takich pieniędzy nie mieli na rozwój tego silnika. Poziom hałasu w kabinie. No tutaj kabinę, no można było ewentualnie ją tam jeszcze modernizować, wyciszać i tak dalej. No jest, ale był zbyt wysoki. I kolejna sprawa, która no, w kombajnie typu Bison Rekord była no, przekraczana, to poziom wibracji, poziom hałasu na stanowisku pracy i poziom drgań. O ile te dwa tam, no bo silnik można było zmienić, kupić emisyjny, nie było myślę tutaj żadnego problemu, kabinę można by było ewentualnie wyciszyć, ale poziom wibracji wynikał jakby z zewnętrznej konstrukcji tego kombajnu. Po prostu układ czyszczący był to tak układ tak zwany współbieżny, czyli wykonywał ruch posuwisto-zwrotny i to powodowało duży poziom wibracji na stanowisku pracy operatora. Aha, i to było też odnośnie norm, tak? Tak, i nie spełnialiśmy tutaj norm, poziomu norm, to również i polskich, i europejskich. Mhm. I tutaj trzeba było bardzo dużo włożyć wysiłku w, że tak powiem, w przekonstruowanie przede wszystkim układu czyszczącego, czyli stworzyć tak zwany układ przeciwbieżny. Czyli były jakieś próby stworzenia tego? Myśleliśmy takie prototypy oczywiście. Zresztą już ten układ był zrobiony w kombajnie Bison Dynamic, który w tym czasie był myślany jako następca rekorda. No ale to układ właściwie wymagał przekonstruowania całego rekorda kombajnu Bison Rekord. Właściwie od początku do końca
I w zasadzie tutaj te trzy elementy zadecydowały, że ten projekt tego rekorda był dalej niekontynuowany. Z silnikiem były jakieś próby też, być może kooperanta innego? No tutaj rzeczywiście były takie historie, że właściwie na przykład ten rekord, mieliśmy już wersję rekorda z silnikiem Perkinsa, czy na przykład również i Dynamik był w wersji z silnikiem Perkinsa, bo tutaj z Perkinsem było jakby, mieliśmy dobre kontakty, jeszcze jako spółka Bizon. Poza tym na niektóre rynki skandynawskie, na przykład montowaliśmy również silniki Valmeta i pewnie te kombajny jeszcze gdzieś tam do dzisiaj, te sprowadzane właśnie ze Skandynawii, niektóre kombajny czy Bizon Rekord, czy Bizon powiedzmy BS, czy mają jakieś tam silniki inne niż te, że tak powiem, oryginalne, bo pod niektóre rynki te silniki były montowane w tych kombajnach. Panie Józefie, wróćmy jeszcze na chwilę do początku spółki Bizon, czyli rok 92. Tak. I to było też odcięcie jakby od fabryki maszyn żniwnych, jeśli chodzi o barwę, tak? To było tak, to też. To znaczy, to tak może to nie było dokładnie, że w roku 92 spółka Bizon, przejmując produkcję kombajnów po dawnej fabryce maszyn żniwnych, zmieniła kolorystykę, ale generalnie w ciągu bodajże 1993-94, w tych pierwszych dwóch latach swojej działalności, podjęliśmy taką decyzję, że zmieniamy kolorystykę. Spółka jakby wchodzi z kombajnami niebieskimi. To też z czego to wynikało. Właściwie kombajnów niebieskich nie było na rynku europejskim, także to był jakby taki kolor, który wyróżniał tą naszą markę, naszego Bizona. Druga sprawa, kolor niebieski również był łatwiejszy, że tak powiem, do utylizacji odpadów, bo to, co chyba już wspominałem tak, w poprzednim odcinku, że kolor czerwony jednak generował jakby w procesie tym malarskim sporo odpadów, z którymi był problem z utylizacją. Poza tym też była mowa, niebieski kolor bardziej wpadał w oko sąsiadom ze wschodu. To jest rzeczywiście prawda, bo nasi sąsiedzi z zagranicy wschodniej, głównie Ukraińcy, bardzo ten kolor polubili i tam również liczyliśmy właśnie, że te kombajny Bizon będziemy mieli tam dla nich rynek zbytu. Czy w spółce Bizon były jeszcze produkowane Bizony Z056 Super? Czy to już... Tak, w pierwszych dwóch latach. Właściwie spółka Bizon podjęła decyzję o, zamknięciu tych produkcji tych kombajnów. Koszt, właściwie to decydowały właśnie te koszty. Koszt wyprodukowania rekorda, który wydawał nam się troszeczkę tym kombajnem bardziej nowoczesnym w stosunku do tego kombajnu Supra i znajdował więcej nabywców nawet w tych rynkach zewnętrznych niż ten już wysłużony, jakby ta konstrukcja z lat 70., z początku lat 70., więc Bizon Super. I taka decyzja, załóżmy, początkowo żeśmy podjęli decyzję, żeby budować te kombajny Bizon Super na osi napędowej od rekorda. Ale potem się okazało, że kosztowo to wychodzi wtedy prawie tak samo jak rekord, a za rekorda możemy zawsze uzyskać lepszą nieco cenę, bo miał większy zbiornik ziarna, mocniejszy silnik i tak dalej, niż za Supra. I w związku z tym w 1994 roku, w lipcu, został wyprodukowany ostatni Bizon Super w naszej spółce.
Dodajmy, że w spółce Bizon nie próżnowano, że tak powiem, nie zatrzymano się tylko na tych kombajnach, tak, które były, tylko też powstały wtedy ciekawe inne konstrukcje. No tak, to znaczy generalnie spółka Bizon potrzebowała jakiegoś kombajnu, który byśmy mogli, że tak powiem, produkować, który byłby zbyt którym... i tak dalej. Pierwszą, że tak powiem, taką maszyną, na którą chcieliśmy zwrócić uwagę w tym czasie, to był właśnie Bizon BS, który był produkowany w latach bodajże 87-88. I ten kombajn potem przez kolejne bodajże 4 lata ta produkcja była, że tak powiem, zarzucona. Właściwie klienci, którzy kupili te kombajny, te pierwsze kombajny typu BS, no one też łatwo było ich odróżnić, bo były to kombajny właśnie w tym kolorze czerwonym, no narzekali na że kombajn jest dość skomplikowany, aczkolwiek pracuje wydajnie, ale jest dość awaryjny. I musieliśmy aż czekać 4 lata, właściwie czekać, pracować nad dopracowaniem tego kombajnu. Głównie tutaj chodziło w zakresie, powiedzmy, stanowiska pracy, czy w zakresie układu czyszczącego, żeby ten kombajn dopracować, jak również, co było istotne w przypadku tego kombajnu typu BS, silnika, doboru właściwego silnika do tego kombajnu. Tak? Panie Józefie, ja myślę, że na temat BS-a i czy innych konstrukcji to jeszcze porozmawiamy w następnym odcinku, bo mamy też sporo konkretnych pytań w tym temacie. Tak. Także myślę, W każdym razie spółka zaczęła od, jeśli tutaj wracamy, spółka Bizon zaczęła rozwijać BS-a. BS-a, oprócz dopracowała go konstrukcyjnie, zastosowała właśnie ten silnik mielecki SW680, który rozwiązał problem mocy w tym kombajnie. No i wtedy oczywiście zaczęliśmy również pracować. W tym czasie również jako spółka zaczęliśmy uruchamiać małe kombajny na bazie licencji wcześniej, jeszcze zakupione przez fabrykę maszyn żniwnych licencji Sampo, czyli te kombajny Z140. I jeszcze oczywiście w 1994-1995 zaczęliśmy pracę konstrukcyjną nad nowym kombajnem, nad następcą rekorda dynamikiem. Także tutaj te prace były prowadzone. No i chcę jeszcze jedną rzecz przy okazji, bo tam też pojawiło się takie pytanie, czy żeśmy jako spółka też myśleli o dużym kombajnie. Tak, myśleliśmy. W roku bodajże 97 zaczęliśmy jakieś takie koncepcyjne prace nad nowym kombajnem typu sześciowytrząsaczowym i te prace żeśmy zaczęli prowadzić, aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, że jako spółka no, nie mieliśmy dużych pieniędzy, nie mieliśmy pieniędzy na rozwój. Brakowało nam pieniędzy na rozwój, a właśnie pieniądze na rozwój oferował właśnie New Holland, oferując konstrukcje dojrzałe, które nie wymagały eksperymentu, tak jak na przykład BS, z którym mówię, 4 lata żeśmy eksperymentowali, żeby dojść do jakiegoś poziomu. Konstrukcje New Hollanda już były sprawdzone, dojrzałe i oni oferowali nam tutaj, że te kombajny uruchomią w naszej fabryce. Dzięki temu będziemy mieli pracę, konstruktorzy będą mieli pracę, technolodzy i wszyscy pracownicy, także tutaj dlatego żeśmy się zdecydowali, że łatwiej wdrożyć, łatwiej uruchomić konstrukcje sprawdzone. I jeszcze jedno to, co zadecydowało, że tutaj skłoniliśmy się ku New Hollandowi, to zadecydowało, że New Holland dawał nam dostęp praktycznie do wszystkich rynków światowych. Czyli po prostu tam, gdzie miał swoich dealerów, mogliśmy tam te nasze produkty z Płocka oferować. Stąd też wtedy na przykład
dużo rekordów znalazło się na różnych rynkach świata, tak? Bo to już była ta ostatnia. To znaczy lata, generalnie może nie było aż takiej, nie, tutaj chcę powiedzieć, że od razu hura optymizm, dlatego że w New Holandii obowiązywały pewne procedury, zanim się jakąś maszynę tam wprowadziło na rynek, przede wszystkim szkolenia serwisowe, dostępność części zamiennych i tak dalej. Rekord pojawił się tam, gdzie miał tradycyjne rynki, a więc te rynki skandynawskie to był tradycyjny właśnie, tradycyjne rynki dla rekorda, jak również tutaj nasi bezpośredni sąsiedzi wschodni, czy Białoruś, czy Ukraina, czy Litwa, Łotwa, to tutaj te kombajny tam się pojawiały. No bo tam łatwiej było z serwisem, łatwiej z dostępnością, łatwiej, bliżej kontakty z częściami. Natomiast te rynki dalsze, no to wymagały oczywiście większego jakby zaangażowania. I tutaj tak, lepszymi produktami właśnie były kombajny typu TC, które jakby miały serwis praktycznie na całym świecie, byli przeszkoleni. Dealerzy, byli przeszkoleni mechanicy i łatwiej było sprzedawać tak, te produkty. To trzeba sobie zdać sprawę, że to nie jest eksportowana tylko sama maszyna, ale, też musi za tym iść wsparcie serwisowe. Serwisowe i dostępność części. Tu jak pamiętamy z lat 70., jeżeli ja tam przeglądam sobie nieraz tam te stare jeszcze kroniki filmowe, to głównie rolnicy mówili fajnie, te maszyny pięknie pracują, tylko gdyby były części. Właśnie. Gdyby były części. I tam pamiętam, że nawet w niektórych przypadkach sam premier interweniował, żeby tam jakąś część do jakiegoś SKR-u dowieźć, bo kombajn stał i rolnicy się bardzo mocno denerwowali, bo brakowało części.